Flecik polski, czyli flażolet w Polsce. Flażolet to rodzaj fletu podłużnego występującego w kilku odmianach. Bardzo popularny na ziemiach polskich w XVIII i XIX wieku, gdzie nazywany był flecikiem polskim. Szczyt popularności tego instrumentu przypada prawdopodobnie na okres młodzieńczy Fryderyka Chopina. W latach 1820-1836 ukazała się duża ilość warszawskich druków muzycznych opracowanych na flecik polski. Wykaz tych druków sporządzony na podstawie pracy Wojciecha Tomaszewskiego pod tytułem Bibliografia warszawskich druków muzycznych od roku 1801 do roku 1850 znajduje się poniżej. O popularności flecika polskiego świadczą również anonse prasowe zamieszczane w tamtych czasach. Na przykład Kurier Litewski numer 119 z dnia 3 października 1830 roku na trzeciej stronie informuje swoich czytelników: u Brzeziny wyszło 12 nowych tańców, ułożonych na flecik polski pana Niedzielskiego, za 2 złote. Na marginesie, Antoni Brzezina był w latach 20. i 30. XIX wieku znanym warszawskim wydawcą, również dzieł Chopina. Był także właścicielem pracowni litograficznej, drukarni i księgarni. W 1829 roku Fryderyk Chopin w liście do swojego przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego pisał: do Brzeziny co dzień chodzę. Natomiast Juliusz Słowacki w poemacie Podróż na wschód, pieśń szósta, Nocleg w Ostizi, zwrotka 19, napisał: więc ja przepiszczę na hebaniowym moim flażolecie. Tę noc przepędzę ją najlepiej w świecie. Najstarszy znany instrument podobny do współczesnego flażoletu został wykonany z mosiądzu lub brązu, brass or bronze, między XII a XIV wiekiem i znajduje się w kolekcji stałej Muzeum Narodowego w Edynburgu, numer eksponatu HLT 40. Na przełomie XIX i XX wieku wielu badaczy polskiej kultury ludowej wymieniało z nazwy flażolet oraz opisywało drewniane i blaszane piszczałki podłużne z 6 otworami palcowymi, między innymi Oskar Kolberg, w odniesieniu do Kujawy, lub Jan Tacina na łamach kalendarza beskidzkiego, w odniesieniu do Śląska Cieszyńskiego. Również Adam Chętnik, przedstawiając instrumenty muzyczne na Kurpiach i Mazurach, podał szereg przykładów występowania piszczałek 6-otworowych. Przytoczył też jedną z kolęd kantyczkowych, w której jest mowa o przygodzie pastuszka biegnącego do Betlejem. Gdy gonił, uronił piszczałkę mosiężną. Z tej szkody, przygody, miał biedę potężną. I w dalszej zwrotce: składali, rzucali, panu na ofiarę. A zaś Stach wlazł na dach, nastroił fujarę. Instrumenty te nadal występują w wielu regionach Polski. W filmie Instrumenty z duszą, odcinek 7 Piszczałki podhalańskie, Jan Karpiel-Bułecka tak charakteryzuje piszczałki z 6 otworami. Da się na tym zagrać nutę krzesaną, ale i liryczną, spokojną, do ucha. Jako ciekawostkę warto przypomnieć, że niektóre typy piszczałek 6-otworowych określano terminem czekan. W Potopie Henryka Sienkiewicza, rozdział 4, znajdujemy następujący fragment. Kiedy potańcować, to potańcować. Rzekł pan Uchlik. Nie potrzeba ni skrzypków, ni basetli, bo ja wam zagram na czekaniku. I wydobywszy ze skórzanej pochewki, wiszącej przy szabli, nieodstępny instrument, grać począł, a kawalerowie sunęli w podrygach do dziewcząt. W 1992 roku podczas Wojewódzkiej Konferencji Metodycznej dla Nauczycieli Muzyki w Poznaniu Wojciech Wietrzyński zaproponował flażolet i nutowo-tabulatorowy zapis melodii jako sposób umuzykalniania uczniów w szkołach podstawowych. 4 lata później, 8 czerwca 1996 roku w Opalenicy odbył się pierwszy festiwal amatorskich zespołów flażoletowych. W odróżnieniu od tradycyjnego fletu prostego flażolet ma tylko 6 otworów palcowych i dlatego jest bardzo łatwy w nauce gry. Jego walory edukacyjne potwierdziły opinie ekspertów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przedstawione na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wyniku 2 interpelacji poselskich w 2010 i 2011 roku.
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 roku, pozycja 356, ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku, na mocy którego flażolet został wpisany do podstawy programowej w ciągu całego procesu kształcenia w szkole podstawowej. Zakorzeniona w naszej tradycji praktyka wytwarzania oraz gry na sześciootworowych piszczałkach znajduje obecnie w całej Polsce licznych kontynuatorów. Współczesne zainteresowanie flażoletem wynika także z popularności szeroko rozumianej muzyki etnicznej, kultury średniowiecza, a także z potrzeby doświadczania tego, co piękne, proste i naturalne. Warszawskie druki muzyczne opracowane na flecik polski i wydane w latach od 1820 do 1836. 1. Łabęcki L. 3 Polonezy na flecik polski, 1820 rok. 2. Niedzielski Józef. Szkoła na flecik polski, 1821 rok. Zawiera między innymi 43 małe i łatwe arie z najlepszych oper. 3. Kramarz Franciszek Incens. Polonez na flecik solo, 1822 rok. 4. Niedzielski Józef, Szkoła na flecik polski, 1822 rok, nakład drugi, powiększony. 5. Początki muzyki na flecik, 1822 rok. Do nabycia u Antoniego Brzeziny. 6. Nowa tabela na flecik, 1822 rok. Do nabycia u F. Klukowskiego. 7. 15 rozmaitych utworów z różnych oper i polonez Franciszka Incenka Kramsza na flecik, 1822 rok. 8. Niedzielski Józef, 12 tańców na flecik polski, 1823 rok. 9. Klukowski F., 2 polonezy, 2 walce i 2 mazurki na flecik polski, 1823 rok. 10. Klukowski F., zbiór różnych, nowych tańców na flecik polski, 1824 rok. 11. Niedzielski Józef, 6 nowych kontredansów na flecik polski z tematów Gioachino Antonio Rossiniego, 1826 rok. 12. Brzezina Antoni, tabela na flecik, 1826 rok. 13. Aria z opery Cyrulik Sewilski ułożona na flecik polski przez Józefa Niedzielskiego, 1826 rok. 14. Aria z opery Sroka Złodziejka, śpiewana przez panią Meyerową, ułożona na flecik polski przez Józefa Niedzielskiego, 1826 rok. 15. Marszczy Lichur Strzelców, śpiew i walc z opery Wolny Strzelec ułożone na flecik polski przez Józefa Niedzielskiego, 1826 rok. 16. Niedzielski Józef, ulubione tańce Ciarinich, ułożone na flecik polski przez Józefa Niedzielskiego, 1827 rok. 17. Niedzielski Józef, zbiór różnych tańców na flecik polski, 1827 rok. 18. Niedzielski Józef, wybór sztuk muzycznych ulubionych, granych podczas przedstawień w TN Karola Rappo oraz Marsz Cyganów z dramy Karla Marii von Webera Preciosa, ułożone na flecik polski, 1829 rok. 19. Niedzielski Józef, zbiór ulubionych tańców na flecik polski, 1829 rok. 20. Niedzielski Józef, początkowe ćwiczenia na flecik polski, 1830 rok. 21. Brzezina Antoni, tabela na flecik, 1830 rok. 22. Niedzielski Józef, 12 nowych tańców na flecik polski, 1830 rok. 23. Niedzielski Józef, szkoła na flecik polski oraz rozmaite utwory do grania na 1 i 2 fleciki, 1832 rok. 24. Niedzielski Józef, wyjątki z opery Zampa ułożone na flecik polski przez Józefa Niedzielskiego, 1834 rok. 25. Niedzielski Józef, szkoła na flecik polski oraz rozmaite sztuki do grania na 1 i 2 fleciki, 1836 rok. Wydanie drugie poprawione i pomnożone tańcami z motywów najnowszych oper. Wykaz został sporządzony na podstawie pracy Wojciecha Tomaszewskiego pod tytułem Bibliografia warszawskich druków muzycznych 1801-1850. Warszawa, 1992.
Biblioteka Narodowa.